Każdego dnia powinniśmy budzić się i zasypiać z uśmiechem na ustach, gdyż Bóg kocha nas ogromną miłością. Często spotykają nas jakieś trudności i cierpienia. Czymże to jednak jest w porównaniu z radością, jaką będziemy wiecznie przeżywać w niebie? Czasami może się nam wydawać, że krzyż, jaki niesiemy, jest za ciężki i nie damy rady go unieść. Jednak z Bożą pomocą możemy wszystko. Wystarczy tylko chcieć. Pozwól, by Bóg cię prowadził, a poczujesz wewnętrzne szczęście. Otwórz się na Niego. Daj Mu działać. Dla Niego jesteś najważniejszy. Zawsze cię przygarnie i wybaczy. Musisz tylko Mu się oddać, a będziesz mógł świętować razem z Nim w niebie.
Przyjdź, Duchu Święty, i oświeć to wszystko, co dzisiaj się wydarzyło. Spotkania w grupach, spotkanie z Panem Ireneuszem, te wszystkie wydarzenia, które sprawiły, że niektórzy z nas są oblepieni z potu, wody, czy może trochę brudu. Ale to z ziemi nas stworzyłeś, z błota, jak śpiewamy w innej piosence. Tchnąłeś w nas ducha, abyśmy żyli tym życiem, się cieszyli. Abyśmy tym życiem mogli też i pasją swojego życia zarażać innych. Dziś swoim talentem i słowem zarażał nas człowiek, który na początku nie powiedział nic, a każdy chyba uśmiechał się z głębi serca. Prowadzisz nas drogą podczas forum młodych, drogą samotności w grupie, drogą, która może nie do końca dla nas była tak, jak sobie ją wyobrażaliśmy. Niektórzy poddali się, niektórzy chcieli może zrezygnować. Ktoś dzisiaj skorzystał z sakramentu pokuty, masę różnych chwil i wydarzeń. Ale Panie Jezu, już czas na to, żebym zmienił myślenie, żebym spojrzał na to, co się dzieje, może trochę inaczej. Na niedzielę, czas świętowania, ktoś powiedział, że niezły Woodstock dzisiaj zrobiliśmy. Ale Panie Jezu, Ty w tych wszystkich wydarzeniach jesteś i chcemy to dzisiaj sobie uświadomić, dziękować. Jest czad, ktoś by powiedział. Przenikaj te wszystkie chwile naszego dnia, napełnij wdzięcznością, może nawet za te trudne doświadczenia. Je trudniej przyjmować, ale czasem są bardziej wartościowe. A to zmęczenie, które nam towarzyszy, przemień w jak najlepsze owoce, aby kolejny dzień był jeszcze większą radością odkrycia, że Ty jesteś. Jesteś z nami. Dzięki, Jezu. To był dobry dzień. Pragniemy Ciebie. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy. Pragniemy Ciebie, Panie. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana. Pragniemy Ciebie, Panie. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Dobrze, że jesteś. Jak spękana ziemia. Dziękujemy Ci, Jezu. Jak pustynia kropli wody, za Twojego Ducha. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana.